kasza gryczana. Dlaczego tak bardzo warto sięgać po ten skarb natury? To jest źródłem roślinnego, wspaniałego białka, ale też po prostu grzeje nasze ciałko. Tadam! I na koniec granat, ten owoc z raju. Jakie ciężkie! Jakie ciężkie! I jak? Głodni? Dzień dobry, kłania się naturalna kuchnia ziołami pachnącej. Nie tylko ostatnio z doktorem Arturem Zagajewskim opowiadaliśmy Wam, jak cudowna jest kasza gryczana i pomyślałam sobie, że przygotuję dla Was przepis z najnowszej książki, która jest już na rynku, o którą prosiliście, żeby wrócić do przepisów. Właśnie z najnowszej książki Naturalnie Ziołowo, kasza gryczana, ale no właśnie, to, że połączymy ją z dynią czy z boczniakami, to pewnie nikogo nie zdziwi, ale dołożymy jeszcze granata, czyli owoc pochodzący z raju, owoc płodności, radości i tak dalej, ale to dopiero na koniec. A na początek to, co musimy zrobić na pewno, to rozgrzać tłuszcz na patelni. Ja akurat korzystam, jak wiecie, najczęściej z masła klarowanego, które bardzo lubię i się świetnie sprawdza do smażenia, bo mam wysoką temperaturę dymienia. Weganie mogą użyć oleju kokosowego, niektórzy używają oleju różowego, mniej popularnego w naszym kraju, natomiast dwie takie solidne łyżki, bo dynia, jak rozgrzejemy ten tłuszcz i wrzucimy dynię, to ona będzie wciągać ten tłuszcz i ona potrzebuje. I boczniaki też jeszcze dołożą trochę swojej wilgoci, ale przede wszystkim dwie łyżki masła klarowanego na taką patelnię konkretną i jak to ten tłuszcz jest rozgrzany, a u mnie już jest, to wrzucamy kumin, moi drodzy. I nie bójcie się, że ta kasza z tymi warzywami i granatem przejdzie tym kuminem. Nie, nie, nie. Dodajemy ten kumin właśnie po to, żeby wzmocnić nasz układ trawienny. I zazwyczaj dodajemy w ten sposób, kiedy ten tłuszcz jest rozgrzany, to jest taka podpowiedź od moich nauczycieli, lekarzy medycyny ajurwedyjskiej, i wtedy, jak wrzucamy kumin, to te ziarenka na tej patelni tańczą. I od razu możemy dorzucić właśnie dynię. O dyni też macie odcinek na kanale Naturalnie od Kuchni. Kochamy dynię, to jest jej czas, jesienny czas. To danie, moi drodzy, będzie nie tylko wzmacniające odporność, ale będzie też właśnie rozgrzewające, bo to jest taki moment, kiedy powinniśmy swoje boskie ciałka rozgrzewać. W tym samym czasie, kiedy mamy na patelni dynię, dodajemy boczniaki. One się same ze sobą tutaj zmieszają, połączą i będą się smażyć. I właściwie to jest ten najdłuższy moment, bo ja kaszę wcześniej ugotowałam. Wspominaliśmy Wam z panem Arturem w odcinku o kaszy gryczanej, dlaczego tak bardzo warto sięgać po ten skarb natury i jak wspaniale pasuje do wielu składników. Natomiast akurat zawsze ja wybieram kaszę gryczaną niepaloną. Jesienią ona jest często w moim menu właśnie łączona w przeróżny sposób, bo jest źródłem między innymi właśnie roślinnego, wspaniałego białka, ale też po prostu grzeje nasze ciałko, wzmacnia odporność, jest źródłem przeciwutleniaczy, więc jest bardzo dobra dla naszego organizmu. Moi drodzy, możemy jeszcze w trakcie smażenia dołożyć, jeżeli uznacie, że jest za mało tego tłuszczu, a to też w zależności od wielkości patelni i od ilości naszych składników, można spokojnie dołożyć jeszcze trochę tłuszczu. Na pewno to, co trzeba zrobić, to użyć sporo pieprzu. Możecie nawet troszeczkę dodać chili. Może być też tutaj dołożony rozmaryn, ale chili jeszcze bardziej, moi drodzy, nam to danie rozgrzeje, będzie jeszcze bardziej takie właśnie rozgrzewające, to dla tych osób, którym jest chłodno o tej porze roku. No i sól ma się rozumieć, żeby to wszystko właśnie ze sobą się połączyło, przeszło i żeby szybciutko się zawiązało z tymi przyprawami. Tutaj na pewno, jeżeli macie, ja zawsze i też w książce tej najnowszej o tym mówię. Nie mam przy sobie książki, bo już wszystkie rozdałam, ale mam nadzieję, że kolejny przepis to gdzieś się książka pojawi, ale w księgarniach już jest dostępna. Natomiast jeśli chodzi o tą dynię i właśnie boczniaki, to bardzo często ja je łączę ze sobą po to, żeby zrobić taką bazę i wtedy możecie dodać i makaron. I właśnie tutaj dziś akurat będzie ta kasza gryczana wspaniała, ale to jest idealne danie właśnie teraz na jesień, na zimę, kiedy nam zimno i potrzebujemy grzać te nasze organizmy od środka. I cebulka, moi drodzy, wszystko co polskie tutaj wyląduje i wspaniałe właśnie z kaszą na czele. Więc to już będzie taki konkret, jeśli chodzi o taki farsz, niczego tutaj nie marnujemy. Moi drodzy, pamiętajcie tylko jedną rzecz, że
Na początek wrzucamy dynię i boczniaki, ale jak tylko poczujecie, że ta dynia robi się bardziej miękka, no to wtedy dorzucamy cebulkę, wszystko ze sobą mieszamy, doprawiamy i to w zależności od tego, jeżeli się dobrze postaracie i dynię pokroicie drobniutko, to bardzo szybko ten farsz do naszej kaszy przygotujecie. Jak dynia jest miękka i już czujemy, że cebulka też, dorzucamy właśnie tą naszą kaszę wcześniej ugotowaną, kaszę gryczaną niepaloną i dodatkowo jeszcze tutaj przygotowane wcześniej, ja namoczyłam, to znaczy zalałam ciepłą wodą po prostu wcześniej rodzynki i żurawinę. Naprawdę powiadam Wam, że to jest bardzo dobre połączenie na jesień. Uwierzcie mi, spróbujcie tak właśnie połączyć i kaszę, i cebulę, i boczniaki, grzyby właśnie z rodzynkami, z żurawiną. Sekundkę mieszamy. Można, moi drodzy, pod koniec też dolać właśnie oliwy lub jak wolicie też jeszcze masła klarowanego, chociaż ta oliwa to zawsze ten nienasycony kwas tłuszczowy jest bardzo potrzebna. Sekundkę mieszamy, żeby to się wszystko zawiązało razem, jeszcze trzymając w ciepełku, żeby ta kasza, no bo jak wcześniej ją przygotujemy, ugotujemy, no to ona będzie troszeczkę przestudzona, więc żeby to wszystko było ciepłe, to razem mieszamy. Pamiętajcie też o tym, że zawsze możecie sobie zabrać do pudełka, właśnie takie domowe pudełko do pracy. Jak to pachnie. Na koniec, nasza polska wspaniała pietruszka. Dużo tej pietruchy i tadam! I na koniec, moi drodzy, tak jak mówiłam na początku, granat, ten owoc z raju. Generalnie kiedyś, dawno temu, jak się pojawiała na stole kasza gryczana, to mówiło się o tym, że to są takie dania jednogarnkowe, więc to będzie jedna patelnia na nas wszystkich, zobaczcie. Z najnowszej książki, naturalnie i ziołowo, specjalnie dla Was, kasza gryczana niepalona z boczniakami, z dynią, która jest wspaniała, z cebulką, która no wiadomo jak chroni naszą odporność i dodatkowo jeszcze pietrucha, bo to też strażniczka zdrowia i na koniec granat, no i dodatkowo jeszcze rodzynki i żurawina ku zdrowotności i życia radości. Spróbujcie, naprawdę warto. Wy panowie też.